Dzień dobry Państwu. Witamy na konferencji prasowej po spotkaniu Stali Rzeszów z Lechem 2 Poznań. Jest z nami trener drużyny gości, pan Artur Węska. Dobry wieczór. Dzień dobry w zasadzie. Serdecznie proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Myślę, że o spotkaniu będzie najmniej, bo każdy wie, jaki był wynik i niestety poprzez to, że zremisowaliśmy, nie udało się awansować dzisiaj do baraży i niestety z tego powodu jesteśmy bardzo smutni, bo mieliśmy, można powiedzieć, wszystko na tacy w swoich rękach, nie wykorzystując karnego w jednych z ostatnich tutaj minut, ale nie o tym dzisiaj, bo myślę, że chciałbym tylko krótko podsumować cały ten sezon dokonania tych chłopaków, sztabu szkoleniowego, całego klubu. Myślę, że ogromne podziękowania, ogromne gratulacje tutaj dla wszystkich, bo myślę, że dokonaliśmy dużej rzeczy. Biliśmy się do końca po baraże jako chyba jedyna drużyna tutaj o coś grając w tej ostatniej kolejce, więc nie udało się. Brakło naprawdę minimalnie jednak tutaj z mojej strony i ze sztabu wielkie słowa uznania dla tych młodych zawodników, dla tej młodej drużyny i podziękowania. Tak bym chciał, żebyśmy patrzyli dzisiaj na ten zespół, na to, co zrobili w tej lidze. Bo przypominam, że rok temu jak tutaj przyjeżdżaliśmy walcząc o utrzymanie i musząc wygrać ze Stalą Rzeszów, dokonaliśmy tego, wygraliśmy 2-0. I jaka drużyna zrobiła przez ten rok progres, więc to mnie cieszy. Dlatego jestem naprawdę dzisiaj bardzo szczęśliwym człowiekiem, trenerem, mogąc mówić to tutaj przed Państwem i chwalić się taką drużyną, bo myślę, że niejednemu utarliśmy nosa w tej lidze i pokazaliśmy, że młodość, odpowiednie przygotowanie techniczno-taktyczne może sprawić dużo i było więcej faworytów do tego, a my naprawdę walczyliśmy do końca. Niestety się to nie udało, to jest sport. Gratuluję tutaj Raduni i wszystkim pozostałym zespołom, które grają w barażu Stali Rzeszów za awans. Naprawdę dokonaliście tutaj dużej rzeczy i wielkie słowa uznania tutaj dla trenera, sztabu, zawodników i całego klubu, bo rok temu też nie mieliście za wesoło, a przez rok absolutnie też wielka, wielka zmiana i jest awans. Także trzeba wierzyć w trenera, w sztab, w ludzi, którzy pracują, dają serce codziennie na treningach po to, żeby się rozwijać, bo każdy z nas pracuje na dobro zespołu i zarówno wasz przykład jest super i nasz przykład też jest bardzo dobry, więc myślę, że obie drużyny dzisiaj kończą ten sezon w dobrych nastrojach, może my troszkę mniejszych, ale i tak jestem bardzo szczęśliwy, że z tego roku i z tego sezonu. Także tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Remis, którego nikt na pewno nie chciał. Czy ktoś na niego zasłużył, czy nie, to też nie chcę wchodzić w taką dyskusję, ale na pewno mecz, który nie ma prawa się wydarzyć na takim poziomie rozgrywkowym. Ale rozumiem też kontekst, rozumiem te, jakby na to nie patrzeć, emocje, które chyba są mniej adekwatne niż do sytuacji, w której się znajdujemy, bo zrobiliśmy, moja drużyna, moi piłkarze zrobili kapitalną rzecz, wygrali ligę, pobili chyba wszelkie rekordy, jakie mogli pobić. Myślę, że ciężko będzie się komukolwiek do tego wyniku zbliżyć, a my mimo wszystko mamy w szatni znów taką sytuację bardzo nostalgiczną. Wynika oczywiście z faktu pożegnania Sławka Szeligi. Kilku też piłkarzy od nas będzie po prostu odchodzić w przyszłym sezonie, nie będą reprezentować barw Stali, dlatego cały czas chodzi mi po głowie zdanie jednego mądrego człowieka, Adama Ostrowskiego, że tylko wielcy potrafią cieszyć się z małych rzeczy i ta mała rzecz, jaką my zrobiliśmy, w cudzysłowie oczywiście mała, to na ten moment w tej chwili nas mało cieszy, bo wiemy doskonale, ile jeszcze pracy przed nami, żeby kiedyś w przyszłości osiągać jeszcze coś większego. Coś, na co myślę, że większość tych ludzi szatni zasłużyła. I uciekając celowo od meczu, tak chciałbym skomentować to, co się dzisiaj wydarzyło. Dziękuję. Czy mamy pytania do trenera? Proszę. Miłosz Wieniaszewski, Gazeta Codzienna Nowiny. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, panie Miłosz. Panie trenerze, ja jednak to, co pan powiedział, że taki mecz nie ma prawa się wydarzyć na tym poziomie, to nie miał pan na myśli taką trochę frywolność i to można powiedzieć obu drużyn, czy jeszcze coś innego? Można by to tak interpretować, ale trzymając się faktów i
powiedzmy sobie, tworząc bardzo dużą liczbę sytuacji bramkowych, które myślę, że bardzo ciekawy nasz pomysł na ominięcie tego gęstego bloku drużyny przeciwnej, bo tak jak wspominam w konferencji przedmeczowej, przeciwnik wyszedł z dużym respektem do nas, znów stosując ustawienie 5-4-1, czyli w zasadzie z 9 piłkarzami w polu karnym próbował się bronić, a my mimo wszystko stworzyliśmy kilka bardzo klarownych sytuacji. Tutaj szacunek też dla drużyny, bramkarza drużyny przeciwnej, dla Mleczko, kapitalnej interwencji utrzymał ich w grze, ale pomimo tego, że oczywiście nie mam pretensji do swoich piłkarzy o niewykorzystanie tych sytuacji, bo każdy bardzo chciał zdobyć bramkę, być może nawet za bardzo, ale kluczowe było to, że straciliśmy czujność. Ja tutaj też oczywiście mam pretensje do siebie, bo większość czasu odprawy w przerwie meczu poświęciliśmy na atakowanie, gdzie jeszcze widzimy luki, gdzie takie małe detale można zastosować, na przykład podczas tych dośrodkowań, które bardzo często i co było strategią, że staraliśmy się dośrodkowywać na dalszy słupek, one kilkukrotnie były przeciągnięte, a kluczowe było zachowanie ostatniego, tego dalszego środkowego obrońcy drużyny przeciwnej i tam mieliśmy kierować te dośrodkowania. I tutaj mam trochę żal do siebie, bo wyszliśmy z nastawieniem tak, jakby nie miało prawa nic się wydarzyć, bo pierwsza połowa była taka, że kontrolowaliśmy spotkanie w mojej ocenie i nie miało teoretycznie się prawa nic wydarzyć, a się wydarzyło. Samo się nie wydarzyło, po prostu straciliśmy czujność i też przy tej drugiej bramce przeciwnika też nasze zachowanie było dalekie od optymalnego. I dlatego myślę, że zmierzając ku poziomowi pierwszej ligi, to nie mamy prawa takich zachowań po prostu powtarzać i tutaj mówię, mam pretensje bardziej do siebie, że nie przewidziałem czegoś, co mogło być bardziej nieprzewidziane, niż by to sugerowała pierwsza połowa. Jeszcze do jednego, co pan sam powiedział o tych pożegnaniach. Nie wiem, zdradzi pan coś w kwestii, kogo nie zobaczymy w nowym sezonie? Rozmowy cały czas będą trwać. Na pewno oprócz Sławka Szeligi kończą się kontrakty czy wypożyczenia Bartka Snopczyńskiego, Krystiana Stępniowskiego i Rafała Maciejewskiego. I tutaj jesteśmy już wcześniej, byliśmy po rozmowach, ale profesjonalnie podchodzili do końca do swoich obowiązków, dlatego nie ogłaszaliśmy tego. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale tych po prostu umównie będziemy przedłużać, czy to wypożyczenia, czy kontraktu. Dzisiaj kończycie sezon, od jutra rozumiem urlopy, czy jeszcze Proszę. Od jutra, tak? I to na ile piłkarze mogą liczyć wolnego? No słyszałem, że mogli trochę przedłużyć to wolne. Mogli. Ale nie spełnili tego warunku? Spotkamy się, myślę, w połowie drogi, bo też patrząc na kontekst całego sezonu, to myślę, że wydaje się to lekkie, łatwe i przyjemne, bo teoretycznie cały czas wygrywaliśmy, ale ja już też kiedyś wspominałem o tym, że trudniej niż wspiąć się na szczyt jest się na nim utrzymać, kiedy każdy z boku, z dołu stara się napierać i patrząc na takie wysycenie emocjami, pomimo tego, że wygrywaliśmy i byliśmy cały czas na szczycie tabeli, to dużo kosztowało moich piłkarzy i też jestem człowiekiem i uważam, że zasłużyli na 3 tygodnie wolnego i po 3 tygodniach się spotkamy po to, żeby z nową energią wejść w nowy sezon i wygrywać jak najwięcej tylko będziemy w stanie. Ja dziękuję. Dziękuję. Czy mamy pytania? Jeszcze jedno pytanie. Piotr Socha, Radio Rzeszów. W komentarzu Dzień dobry. Akurat oglądałem pierwszą połowę w telewizji, więc komentatorzy chyba słusznie mówili, że trener Daniel Myśliwiec przez 24 godziny myśli o piłce nożnej, a podczas spotkania stoi spokojny i nic nie mówi. W związku z tym mam pytanie, co przez najbliższe 3 tygodnie będzie robił Daniel Myśliwiec? Coś bardziej szczegółowo. O czym będzie? Nie jest prawdą, że myślę 24 godziny o piłce, bym zwariował. Efekty pracy nie zależą od czasu włożonego w jakiś wysiłek i dlatego tutaj staram się być produktywny. Ja staram się być produktywny, bo inspiracje do piłki, do pracy można czerpać w innych dziedzinach. Ja może nie chcę mówić za bardzo o szczegółach, ale przez ostatni rok przeczytałem kilkanaście książek, z czego połowa jest co najmniej o pracy mózgu, bo w piłce prochu się nie wymyśli, ale inne są dziedziny, które mogą wesprzeć samo działanie, nauczanie w piłce i myślę, że w tym kierunku pójdę. Do tego oczywiście też kwestia kluczowa, czyli wykorzystanie maksymalne potencjału ludzkiego i w tym chciałbym się doskonalić, bo wiem, że w piłce już troszkę widziałem, jeżeli chodzi o kwestie taktyczne i w zasadzie
kiedy bym o niej nie rozmawiał na sam koniec i tak taktyka nie ma większego znaczenia. Ona może być, mówiąc kolokwialnie, kotwicą, na której się skupiamy, dzięki której możemy realizować inne cele, ale sam proces nauczania plus wykorzystania maksymalnie potencjału każdej jednostki to jest, myślę, klucz i nad tym będę się zastanawiał, czy ja mogę coś więcej jeszcze zrobić z naszymi piłkarzami. A w kontekście właśnie pierwszoligowej drużyny, jakie cele, nie mówię o sportowych, tylko to, co w najbliższych tygodniach, co pan myśli, że musi pan zrobić, bo to jest ważne. Kluczowe jest na pewno, przy takim stylu, jaki my prezentujemy, są też oczywiście rezerwy, które można poprawić i kluczowa jest przestrzeń za linią obrony, zarówno za linią obrony przeciwnika, jak i za naszą linią obrony. I patrząc na raport, który ze sztabem, w zasadzie sztab opracował, a ja tylko i wyłącznie potwierdziłem, że wnioski, które mamy, są słuszne, liczby też potwierdziły, że my na pewno będziemy musieli się skupić, jak jeszcze lepiej bronić przestrzeni za linią obrony, żeby grać jeszcze wyżej. Być może, żeby też w poszczególnych pozycjach dodać jakieś małe rzeczy, które mogą, nie zmieniając naszej tożsamości ofensywnej i chęci do posiadania piłki na połowie przeciwnika i przebywania na połowie przeciwnika, żeby też wejść z małymi detalami, które rozwiną naszych piłkarzy, bo my rewolucji nie potrzebujemy. Skoro jesteśmy w stanie zdobywać tyle bramek, wygrać tyle meczów na poziomie drugiej ligi, to w pierwszej lidze będzie to oczywiście trudniejsze. Ale skoro ci piłkarze wykonali dobrą pracę, a jeszcze mamy rezerwy, które mogą wynikać nawet z warunków do pracy, bo chcielibyśmy bardzo mocno wejść z treningiem indywidualnym, do tego potrzebujemy absolutnie większej liczby boisk, czy w ogóle dostępności 24 na dobę, ale nie po to, żeby 24 godziny oczywiście trenować, tylko żeby mieć czas dla każdego z piłkarzy. Także podsumowując, kluczowa będzie dla nas przestrzeń za linią obrony przeciwnika, za naszą linią obrony, tak żeby móc grać wysoko, odważnie, bez, to oczywiście bez zmian, plus indywidualny rozwój tych piłkarzy, którzy zapracowali na ten sukces. Dziękuję. Łukasz? Łukasz Szczepanie, Gazeta Supernowości. Dzień dobry. Trenerze, w poprzednim sezonie rezerwy Echa Poznań pozbawiły was gry w barażach. Dzisiaj po meczu z tym rywalem jesteście w zupełnie innym miejscu i mimo, że nie wygraliście, to spotkanie wcale wam nie zabiera tytułu najlepszej drużyny ligi. I chciałbym zapytać o to, czy po końcowym gwizdku nie przywinęła się może w pańskiej głowie taka krótka historia, którą musieliście przejść od tamtego meczu, aż właśnie do dzisiejszego? Ta historia w zasadzie cały czas trwa. Bo ja tamten dzień doskonale pamiętam wszystkie kluczowe momenty, bo to był dzień też wbrew pozorom z dużym natłokiem różnych emocji po różnych stronach, ale na pewno momenty kluczowe, w których pamiętałem to, co doprowadziło nas do tamtego niepowodzenia i wiedziałem, że jeżeli tylko będziemy konsekwentni i na tyle odważni, żeby nie złamać się w żadnym momencie, to za rok będziemy dokładnie w odwrotnych nastrojach i się pomyliłem. Wcale się nie cieszymy z tego, że myślę, że bardzo dobrze zorganizowana drużyna, trener Węski, zresztą znam trenera Węskę bardzo dobrze i wiem, jak się przygotowuje do meczów, jaki ma pomysł na grę i to z tak młodymi chłopcami zrobić taki wynik, to myślę, że też drużynie przeciwnika należy się duży szacunek i trzymam za trenera i za jego zespół duże kciuki. Trzymam kciuki i myślę, że jeszcze coś większego mogą osiągnąć.